Tak, słyszę. Micho, muszę przyznać, że jestem z ciebie bardzo dumna. Wreszcie zrobiłeś sobie odwyk od siłowni. I już za dwa dni się widzimy? Tylko mam do ciebie prośbę, przywieź mi jakiś pamiątkowy magnes nad morza. Najlepiej z molo. Okej, do następnego. Były tylko takie. Cześć, Beklecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj jesteśmy z naszymi dziewczynami w okrojonym składzie, Natalia i Kaja. My też jesteśmy w okrojonym z Roburem i z Błażejem, ponieważ Saker i Pączek są na wakacjach. No i dzisiaj robimy kolejną sesję na WK Dzik. Tak naprawdę wiem, że będzie ona w klimatach takich restauracyjnych, takich knajpowych. Tylko tyle wiem. Wiem, że robimy sobie w niebieskim oversize. My, panowie, to jest winek? To nie jest oversize. Okej, niebieski winek. To nie robimy. A dziewczyny robią w czymś innym. O tym. W limonkach. W limonkowych dzikach. I tyle, no. Standardowo nie wiemy, jak to wypadnie, coś nagramy. Robur, parkometr robi. Lecimy. I zdjęcie robi Błażejek. Tak. Zrobiłem zoomać. O nie. Punkt pierwszy, Mr. Pancake. No niby foty tu robimy, ale tak naprawdę otwieramy Slim Cheese'em. I lemoniada, klasycznie, El Clasico dzisiaj w Mr. Pancake. Siedzimy tutaj w trójkę, przy blacie trzech facetów, no i zamawiamy dwa Slim Cheese'y, dla mnie i dla Robura. No i pani mówi, tylko dwa Slim Cheese'y? A my mówimy, tylko dwa Slim Cheese'y. No, bo okazało się, że Błażej w taką pogodę nie lubi jeść. No i pani wraca z sztućcami i mówi, no to w takim razie tylko dwa zestawy przynoszę. Tak jakby chciała powiedzieć, no to ty nie będziesz miał, Błażej, swojego zestawu sztućców. I tyle, koniec historii. Z taką pogodą. Nie była zadowolona, tak jakbyś serio uraził, że zamówiłeś tylko dwa Slim Cheese'y, nie? Nie, ja tylko lemoniadę. Szczerze przejmuję się tym i traktuję tę pracę na poważnie, że martwi się o klienta. O. Tak, wiesz, że jest ciepło i muszę pić, ale też jeść. No, widzisz, że chudy jesteś. Weź to zjedz, chłopaku, weź Slim Cheese'a za mną przynajmniej. Nie rób scen, nie? Nie rób, przestań robić scen. Sztuczców czy sztućce? Teraz będzie weryfikacja. Na dole, nie? Błażej, do jerby dostałeś te sztućce? Ty sztućce chyba będzie, wiesz? Teraz dopiero chyba się nad tym zastanowiłem. Będzie sztućce. Ty, ale tak, albo przynosi ta pani... Sztućców. Przynosi trzy zestawy i mówi, a ten trzeci zestaw to do jerby. No nie, ale wyjdę na tapeciarę teraz, nie? Szybkie poprawki przed spotkami. Siedzi? Całe to było ciupu. Co tutaj? Tam też jest jakaś ściana z tym pomarańczowym, czerwonym. Ej, 2 metry na fotach nie obowiązują. Stańcie bliżej. Dałeś radę usiąść? Co? Dałeś radę? 120. Idioci 2.0. Idioci 2020. Nie, już niedługo w twoim mieście. Sorry, wczuwam się.
nie naciskasz stołu i nie będziesz miał dziecka. O. No i dobra. To będzie fajne do wszystkich do kwadratu też. O, o, super. O, no to, fajne. Obca? No. Bo jest 3,6 km na pizzę. No to idealnie, bo auto jest za 400 metrów, także będziemy w minutę autem. Piękny temat. A co? Ja sobie podjadę. Możemy się przejść. Robur mnie zabierze. Ogólnie jest beka. Jest beka, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy, ale... No dam wam tak do zrozumienia. Byliśmy nagrywać pchnięcie kulą. Godzinę może staliśmy na tej skrze. Tam 4 razy pchnęliśmy. Co to za wysiłek był? No i co? 4 ruchy do tyłu. 250 miało pójść na 5 razy w przysiadzie. Poszło na 1 raz. Tyle wysiłek wpływa... Na tyle wpływa w pewnym momencie, nie? Zaawansowania. Że nic nie idzie. Patrz pani na kotki. Jak się posta. To stoi. Posta. No ma. Dobry kot. Co? To śmieszne, że ciało się do ciebie. No po prostu ciało się do ciebie uśmiecha, że to zrobiłeś. A czujesz jest takie w żyłach, mrówki? No jakby ktoś mi zastrzykł heroiny tam. Nie wiem jak to jest, bo nigdy nie próbowałem, ale wyobrażam sobie, że to jest taka akcja właśnie. To jest uzależniające. Ciało się uśmiecha, nie? Robi tak. No tak, no nie. Co ty?